Hej, witajcie. Teraz opowiem Wam o przedłużeniu diety po 6 tygodniach, czyli jak przebędziecie dietę dr Dąbrowskiej 6 tygodni, przechodzimy w żywienie pełnowartościowe. I teraz na czym polega to żywienie pełnowartościowe? Ponieważ często ludzie, jak z ludźmi rozmawiam, to ludzie się mylą. Myślą, no jak, dieta dr Dąbrowskiej, no to no jak, można jeść warzywa i owoce, ale to dlaczego tylko jabłko i grejpfrut i cytryna ewentualnie, tak? No nie, trzeba rozgraniczyć. To są tak jakby dwie diety, tylko druga jest na całe życie, tak? Pierwsza jest lecznicza, 6 tygodni ta drastyczna, że naprawdę nawet chleba nie jemy i pełnoziarnistych rzeczy, a druga to jest właśnie włączamy. Włączamy pełnoziarniste rzeczy, chleb pełnoziarnisty, ja piekę swój, znalazłam swój jakiś taki sposób w ogóle. Jeśli chodzi o moje gotowanie, to ja bardzo często eksperymentuję i jeżeli coś mi nie wychodzi nawet według przepisu, to robię to do skutku i wymyślam swój przepis. I często ktoś chce ode mnie przepis, to mówi, kurczę, no jak ja mam to zrobić, jak ja wszystko według przepisu, a ja robię wszystko na oko. Także ja mam wszystko na oko, tak sobie i nawet chleb robię na oko, który w końcu zasmakował całej mojej rodzinie i wychodzi znacznie lepiej niż na początku mi wychodził, czy według przepisów, czy według innych rzeczy. Znalazłam swój przepis, koniec i robię taki chleb, więc zaczęłam piec własny chleb. Oczywiście ciemny, z mąki razowej, z mąki orkiszowej. Bardzo często mieszam te dwie mąki. Ziarna, przeróżne rzeczy. Oczywiście włączamy płatki owsiane, włączamy bakalie, włączamy pestki dyni, różne pestkowe rzeczy, orzechy, laskowe i inne, jakie tylko są. Przeróżne owoce włączamy, i te zachodnie, i te nasze polskie. Dużo kiwi, dużo witaminy C w owocach. Też musimy patrzeć na to, żeby nie były... Grejpfruta możemy nadal jeść, dlatego że grejpfrut, nawet jeżeli jemy pół grejpfruta dziennie, pomaga dla tych, co się chcą oczywiście dbać o sylwetkę, pomaga bardzo w wypróżnianiu, w przemianie materii, w tak naprawdę podobno w chudnięciu. Pomaga. Ja nigdy nie musiałam aż tak drastycznie schudnąć, więc ciężko mi się wypowiadać na ten temat, ale grejpfruty jem regularnie. Przynajmniej w tygodniu na pewno zdarza mi się, że zjadam ze dwa grejpfruty. No i najlepiej jest czerwone, tak? Mają najmniej cukru, ale najwięcej tego błonnika i tej witaminy C. Białe też są ok. Dalej, co jadłam? Kupowałam soczewice, ciecierzyce, cukinie, kabaczki, wszystko co zielone, nadal oczywiście. Z mąki białej zrezygnowałam, na poczet mąki razowej, żytniej, orkiszowej, czy jeszcze jakiejś innej. Piekłam na przykład pasztet z soi, z pieczarek i z płatków owsianych. Dodawałam do tego dużo warzyw. Wszystko miksowałam blenderem. Nadal piłam soki, piję oczywiście. Soki, takie, ale oczywiście nie kupne, żadnych soków kupnych nie kupuję. Żadnych soków, wszystkie są z cukrem i zawsze w składzie jest cukier dodatkowo, więc lepiej sobie sok z marchewki zrobić samemu, sok z jabłka. Nawet są w tej chwili już w sprzedaży soki od ludzi, którzy mają swoje sady, soki z jabłek, takie naturalne. Ponieważ produkują, wpadli na pomysł, że będą robić takie soki i podają je po prostu nawet między ludźmi, między sobą można kupić, tak? No ja się spotkałam już dwukrotnie od dwóch różnych osób z tymi sokami, więc zapraszam do takich soków. Także jeśli nie chce nam się robić, to trzeba sobie po prostu ułatwiać życie, tak? Żadnego białego pieczywa, żadnej białej mąki, jak najmniej nabiału, jak najmniej. Ja pozostałam przy tym, że nie jem mięsa, chociaż też tak nie do końca, że zupełnie jestem weganką czy wegetarianką. Nie, jest sytuacja taka, na przykład, że przychodzą święta i ktoś we mnie wciśnie jakieś mięso, no to kawałeczek zjem, tak? Ale już się wtedy nie przejadam mięsem, robię to tylko jeden raz dziennie, czyli na 3 dni
świąt jem tylko jednego dnia, ale ogólnie mięsa nie jadam. Żadnej wędliny, zamiast wędliny, zamiast takich innych rzeczy robię sobie pasty i dla całej mojej rodziny oczywiście robię sobie pasty, robimy pasty na kanapki z soczewicy, z ciecierzycy, robię faszerowane cukinie, faszerowane kabaczki, faszerowane, ojejku, te czerwone, zapomniałam, faszerowane papryki. Paprywka faszerowana jest super. Można zagęszczać sosy, bo oczywiście ktoś sobie pomyśli, czym zagęścić ten sos w takim razie. Zagęszczamy sos mąk, na przykład kaszą manną, lub ja nawet namoczyłam sobie groch, ugotowałam sobie groch, zmiksowałam go dobrze i też zagęszczam sobie do faszerowania takim grochem właśnie i przyprawami zalewam warzywa. Też jest to super zagęszczenie do wypełnienia, jeśli chodzi o faszerowane rzeczy. Super, bardzo fajne. Każdy według siebie może układać swoje menu, swoje przepisy, ponieważ tak naprawdę z zielonych rzeczy, z warzyw, z owoców, z różnych rzeczy można połączyć, zrobić takie fajne połączenia, że będzie to bardzo smakowało i będzie to bardzo zdrowe. Dużo pestek dyni przede wszystkim. Dlaczego? Mają dużo cynku, bardzo pomaga, co pomaga przy uodpornieniu organizmu. Likwidują pasożyty z organizmu, czyli jakieś, to oczywiście w oddzielnym filmie powinnam powiedzieć, ale jeśli poczytacie, czy nawet wejdziecie na YouTube'a, pasożyty są w nas, zobaczycie, że zawsze są w nas pasożyty i nie ma takiej sytuacji, że człowiek jest bez pasożytów. Różne nicienie, glisty ludzkie i tak dalej. Możecie się teraz śmiać, ale glista ludzka na przykład jest odpowiedzialna też za kaszel oskrzelowy, za oskrzela, za płuca i tak dalej. Jeżeli mamy oskrzela i płuca, to na pewno mamy glistę ludzką, tylko oczywiście nie może w dużych rozmiarach, ale która nam weszła do płuc. Ktoś może się teraz śmiać z tego i tak dalej, ale tylko ktoś taki, kto ma małą wiedzę. Jeżeli poczytacie, jeżeli pooglądacie pewne rzeczy z dobrych źródeł, to zapewniam Was, że nikt się nie będzie śmiał, tylko otworzy w końcu oczy. Jak poglądacie operacje na otwartych sercach, nawet w YouTubie, które były robione na przykład w Rosji czy w innym kraju, kiedy ktoś miał guza serca ogromnego i nagle okazało się, że w tym guzie nie było nic innego, jak to otworzyli tylko motylice, czyli pasożyty i wyjmowali po kilka ich. Było to obrzydliwe oczywiście do oglądania i tak dalej, ale pokazuje, że to istnieje i tak jest. I wszystkie guzy w mózgu, guzy na sercu, inne rzeczy, lekarze nam o tym nie mówią, bo nie chcą nas po prostu straszyć, ale na pewno o tym wiedzą, że my mamy w środku pasożyty, a organizm, a ta otoczka, która jest w ogóle, która się toczy jako torbiel czy jako guz, to jest ochrona organizmu. Organizm sam stwarza taką właśnie torbiel, taką ochronę, zamyka te pasożyty w środku, żeby się bronić. I to nam uciska na różne części ciała, tak? No ale o tym już nie będę mówić. Musicie sobie poglądać, poczytać. Ja tu nie chcę się wypowiadać ani negować żadnej służby zdrowia i tak dalej. Oczywiście po prostu ten, kto chce, to się dowie. I na tym kończę. Do zobaczenia w takim razie.